Cześć. Dziś zabieramy się za metiny, z których dropią KD plus 0 plus 0 plus 0. Tak, mniej więcej to wygląda. Plus 3 to jest największy, który tutaj wydropiłem w życiu. Chyba plus 4 z tego nie dropią, chociaż nie jestem pewien. Może dropią, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo znikoma szansa. Metiny 25. To jest pierwszy metin, który występuje w M1, jak i w M2. Czy można go spotkać gdzieś jeszcze? Niestety nie. A czemu niestety? Bo to jest dosyć przyjemny metin z jednego prostego powodu. Ulepszacze, które tutaj z niego dropią, są bardzo cenne na dzisiejsze czasy, więc tutaj wszystko zależy od naszego farta i czy wbijamy obstawę. Białe wstęgi plus, czy też spinki do włosów, które człowiek kiedyś po prostu nawet tego nie podnosił, kłęby, nici, czy inne duperele, które po prostu z tego lecą, są już coś warte. Dlaczego? Z powodu petów. Właśnie, z powodu petów, ale o petach troszeczkę później trochę sobie poopowiadamy i zobaczymy co, gdzie, jak, dlaczego i co z czym zjeść, bo warto. Pety dają naprawdę bardzo dużo, ale niestety nie na małym levelu, o tak mogę powiedzieć. Co do samych metinów 25, piłem je w M1 i w M2, żeby pokazać, że są tu i tu. Z jednego prostego powodu w M2 o wiele łatwiej się je bije, bo jest ich więcej. Tam bodajże są 3 respy 25, więc sami widzicie, tam o wiele szybciej to można zbić. Mówię tutaj o respie, który jest... Tak, muszą być 3 respy, to nie ma innego wyjścia, chyba że nawet więcej. Na pewno ja wiem, że są 3 metiny 25 na danym CH, chyba że się mylę. Tutaj na pewno moby nas zaczęły w pewnym momencie oszukiwać przy wybijaniu kilkudziesięciu metinów. Jak sami widzicie, ten po lewo kłamie na 100%, bo nic nie wydropiło z niego, nic, 0-0. Chciałem przypomnieć też, że to jest poradnik dla małych graczy, żeby mogli sobie zobaczyć, ile trzeba, znaczy ile zbijemy metinów i ile zarobimy, czyli 20 metinów, jaki jest zarobek, chociaż dla starych też, bo tak dla ciekawości. Jednak przyznam, że pamiętajcie też o tym, że w dropie niestety jest taki myk, że zależy wszystko od farta. Jednego dnia możemy zrobić 30 kaka na tych metinach, a innego możemy zrobić 1 kaka. Na przykład możemy w jednym dniu wydropić masę dowodzenia, masę marmurów, masę jakichś innych dupereli, które gdzieś są nam potrzebne. Niestety marmury z 25 to nie jest coś, co byśmy chcieli dropić, bo po prostu są słabe i nie dropią. No właśnie. 35 są o wiele lepsze, 30 są o wiele lepsze, jeśli chodzi o marmurki. 25 jeszcze nie. Co do samych metinów, myślę, że to są jedne z łatwiejszych metinów, jeśli chodzi o M2. 30 już jest o wiele silniejsza, 35 jest najsilniejsza i 25 to jest najsłabszy metin, z którego dropią kadeki. Plus 0, plus 3. Plus 4 nie powiem, bo nawet przyznam, że nigdy mi nie poleciały plus 4, więc nie będę mówił, że plus 4 lecą. Jeśli lecą, możecie napisać w komentarzu. A jeśli chcecie pomóc jakiemuś nowemu graczowi, który gdzieś tam chce zacząć i pisze komentarz pod tytułem hej, zacząłbym, ale nie mam nic na start i nie wiem, czy to się opłaca, to możecie zawsze napisać swój nick, królestwo i serwer. No i że możecie pomóc, bardzo chętnie pomóc wbić, nie wiem, 20 level, żeby się nie zniechęcił zbyt szybko. Czy dać też 300-400k na nowy ekwipunek plus 6. Bo to zawsze ułatwia sprawę. Co do samego metina, kiedyś usłyszałem, dlaczego metin 2? Bo żeby grać, potrzebujesz dwóch kont. Postać główną i buffa. Teoria niby dobra, chociaż kiedyś muszę nagrać ten filmik, taki, który sprawdzimy, czy tak naprawdę jest. No dobra, 19 metin. Co do samego dropu, potrzebowałem tylko dwóch postaci, żeby go zmieścić. Nie było tak strasznie. Z 25 myślałem, że jest więcej tego dropu. Ale z 25 dają nam naprawdę fajne ulepszacze dla petów. O tym trzeba pamiętać, więc jeśli wydropicie jakieś dziwne ulepszacze, które nie wiecie, czy podnosić, podnoście. Ja myślę, że nawet coś takiego jak zdobyczy dzikusa z 35 kiedyś mogą się przydać, ale to o tym trochę później. 21334 Young. Zbierany drop. Czyżby słabiej niż z 20? Tak. A dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że bardzo dużo łuczników nas z tych medinów bije i ten drop Young nie jest aż taki fajny, jaki byśmy tego chcieli. Drop itemów, przedmiotów, które gdzieś tam podnosimy,
I tutaj przy okazji sprzedaję poty, z tego względu, że poty też dropię, ale są mi kompletnie niepotrzebne na tym levelu i sami zaraz sprawdzicie, że z tych potów chyba najwięcej tego hajsu poszło. Na szamance było trochę też itemów, zbroje po 1000, po 3000 bronie z tego co pamiętam, no i takie inne duperele, które gdzieś tutaj się pojawiają. Podsumowanie. 251 tysięcy yang z dropu itemów, czyli 272 tysiące łącznie, ceny z kół i innych ulepszaczy. Przebiliśmy 2 miliony. Duchowe, dwa pomocy smoka, język, czujnio, ulepszacze 350 tysięcy, policzyłem w ten sposób, no bo mniej więcej za tyle to by się sprzedało, chociaż może nawet więcej, bo biała wstęga plus jest mniej więcej warta 300-400k. Więc suma 2300, 117 tysięcy na metina, więc wreszcie przekroczyliśmy stówkę. Exp też fajnie, bo przekroczyliśmy 20% na samych dwudziestkach. Jednak orientacyjny zarobek z 20 metinów 25 czerni to jest 2 622 408 yang, 131 tysięcy na jednego metina. Czyli zarobek niczego sobie. Na małym levelu na pewno się zwróci z boty. I może po jakimś czasie coś tam uzbieramy. Podoba się? Polub, skomentuj, subskrybuj. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Din2. Do zobaczenia.